Lubię, jak piszemy refleksje, bo jak zaglądam wtedy do zeszytu, to wiem, co mieliśmy na lekcji i jak tego nie umiem, to mogę się jeszcze tego trochę pouczyć. I okej, zeszyt nie jest oceniany, tylko jak mamy jakieś zadania, to wtedy jesteśmy oceniani, ale światłami. Znasz? Lubię w moim oka zeszycie pisać cele, kryteria sukcesu, bo jak wtedy wiem, o czym będziemy się uczyć, to na przyszłość, jak mnie ktoś się spyta, to będę wiedział, jak odpowiedzieć i też lubię pisać refleksy w moim zeszycie. Dla mnie w moim okej zeszycie jest ważne cele, kryteria, bo wtedy wiem, o czym będę się uczyć. Robimy różne notatki na temat i pani nam pisze też takie liściki jako informację zwrotną, jak w zadaniu, na przykład jak będziemy pisać z pamięci, to pani nam w zadaniu jak będzie nas oceniać, ale pani nas nie ocenia oceną do dziennika, tylko w zadaniach światłami i też pisze informacje zwrotne. W okej zeszycie pani nas nie ocenia, tylko zadania ocenia. I czasem robimy notatki, żeby wiedzieć, co było na lekcji, jak się na przykład można coś się sobie przypominać i co było na lekcji. A w celach i kryteriach, wiemy, co będziemy robić na lekcjach. A w celu to będziemy wiedzieć, czego będziemy się uczyć. Mój okej zeszyt jest dla mnie bardzo ważny, bo wiem, czego się nauczę w celach. Zapisuję sobie różne notatki, zapisuję sobie różne rzeczy i no i to jest bardzo dla mnie ważne, że mogę, to jest mój zeszyt i mogę sobie tutaj robić, zapisywać, co się nauczyłem z lekcji i mogę sobie go ozdabiać. I pani nam nie ocenia na naszych prac światłami i do dziennika, tylko zadania i światłami. I tutaj pani nam robi liściki i pisze nam, co mamy dobrze, a co źle. I zaznaczy nam zielonym długopisem, co mamy poprawić.